dzisiejszych czasach takie zachowanie zostanie na pewno sklasyfikowane jako po prostu szaleństwo, jako choroba psychiczna. Ale przecież w historii chrześcijaństwa był i jest czczony do dzisiaj pewien rodzaj szaleństwa. O jakie szaleństwo chodzi? Żeby to zrozumieć, musimy odwołać się do tekstu świętego apostoła Pawła, a mówiąc konkretnie do pierwszego listu do Koryntian. Apostoł pisze: myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wy mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Trudzimy się, spotwarzają nas, a my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, a my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie dla tego świata. Wszystkie elementy szaleństwa Bożego, o którym mówi apostoł, odnajdujemy w żywotach wielu świętych. Szaleniec tworzy przy pomocy otaczającego go tłumu pewien rodzaj świata na opak, krzywe zwierciadło rzeczywistości. Widz, który jest zarazem uczestnikiem tego spektaklu, początkowo nie zdaje sobie z tego sprawy. Zostaje wciągnięty w zabawę, która nagle pozwala jurodziwemu przejść z tej zabawy w sytuację, w której oskarża obecnych o ich grzeszne życie, niegodne wielkiego powołania chrześcijańskiego. Nie macie prawa chwytać tych, co mnie biją. Modlę się do swego władcy, aby im tego nie zaliczył za grzech. Nie wiedzą, co czynią, więc nie powinni być potępieni. Szaleniec Boży dokłada wszelkich możliwych starań, żeby ukryć swoją świętość. On chce, żeby wszyscy uważali go za człowieka szalonego. Jest to bardzo wyraźnie widoczne w żywocie świętego Symeona, bizantyjskiego jurodziwego. Kiedy pewien rzemieślnik Żyd chciał wyjawić wszystkim, że mają do czynienia ze świętym człowiekiem, a nie z szaleńcem, Symeon mu tego zabronił w sposób kategoryczny. Kiedy jednak rzemieślnik dalej postanowił wszystkim wyjaśniać sprawę, uczynił cud i po prostu pozbawił go zdolności mówienia. Przed zgromadzonymi ludźmi rozgrywał się swoisty spektakl. Rzemieślnik Żyd i szaleniec Boży rozmawiali na migi, usiłując siebie nawzajem przekonać. W końcu Symeon mu powiedział: odzyskasz mowę, kiedy się nawrócisz. I dokonało się to dopiero po śmierci szaleńca Bożego, kiedy ów rzemieślnik potrafił wreszcie dokonać znaku krzyża. Szaleńcowi Bożemu często udaje się pokonać nawet śmierć. Bizantyjski dostojnik miał sen, w którym zobaczył siebie grającego z diabłem, który zarazem był śmiercią o własną duszę. I wtedy na pomoc przychodzi święty szaleniec Boży Symeon i zaczyna grać ze śmiercią. Co słychać, głuptaku? Wygląda na to, że ten czarny się ogrywa. Jeśli obiecasz, że nie zdradzisz już więcej swojej żony, rzucę kośćmi za ciebie, a ten czarny przegra. I wyrzuca 3 razy 6, czyli cyfrę szatana, 666, tym samym demaskując go i ratując równocześnie wielkiego dygnitarza. Sprytnie, tępaku, 3 razy dostałeś po 6. Lecz jeśli złamie swoją przysięgę, ten czarny cię udusi. Jurodziwy ma niezwykły talent rozróżniania dobra i zła, pokazywania wręcz palcem, gdzie jest zło i namawiania współczesnych do tego, żeby odrzucili zło. To jest jego zadanie. On ma człowiekowi to zło wskazać i człowieka właściwie z tego zła uleczyć. Pierwszy kanonizowany jurodziwy na Rusi, święty Izaak z klasztoru pieczerskiego, spędził całe życie w podziemnym klasztorze w Kijowie i całe życie prowadził walkę z demonami. Przechytrzyły go tylko raz, kiedy przybrały postać Chrystusa i świętych.
Jurodziwy oddał im pokłon. Ale potem zaczął pokutować i całe życie spędził na ogromnej pokucie, co spowodowało, że zwyciężył szatana. Jesteście ohydne i złe. Biesy zostały pokonane przez pokorę Izaaka i zniknęły. Niektórzy święci i urodziwi byli tak czczeni, że nawet lud zmieniał nazwę świątyń. W Moskwie jest bardzo znana cerkiew świętego Wasyla Błogosławionego. Przecież oficjalne wezwanie tej świątyni brzmi opieki Matki Bożej. Ale święty Wasyl był tak popularny wśród ludu, że nazwano jego imieniem cerkiew. On zasłynął tym, kiedy odkrył, iż jedna z ikon została spreparowana w sposób szczególny, mianowicie pod samą ikoną znajdował się wizerunek szatana. Cuda sprawiane przez tą ikonę działają mocą diabelskiego podstępu. Diabeł przekupił ikonografa, aby pod ikoną Matki Boskiej namalował jego szpetny wizerunek. A gdy zasłynęła cudami, wierni modlili się do diabła. Dziwaczne występy Jurodziwego nakierowane są zawsze na obserwujących go ludzi, dla których staje się swojego rodzaju zwierciadłem. Dobitnie ukazuje to moment pojawienia się Jurodziwego Michaiła w monasterze kłopskim, od którego zyskał zresztą swój przydomek. Mnisi znajdują go w jednej z cel, do której nie wiadomo, jakim sposobem w ogóle przeniknął. Wezwany przeor odbywa z nim zadziwiającą rozmowę. Kim jesteś? Człekiem czy biesem? Kim jesteś? Człekiem czy biesem? Jakeś tu wszedł? I skądżeś? Jakeś tu wszedł? I skądżeś? Co z ciebie za człek? Jakież imię twoje? Co z ciebie za człek? Jakież imię twoje? Nie lękajcie się, bracia. Bóg nam zesłał starca onego. W tym wypadku szaleniec Boży jest zwierciadłem, w którym odbijają się pytania stawiane przez przełożonego. Dzieje się tak dlatego, że Jurodziwy chce zmusić wszystkich do tego, aby zadali sobie pytanie o sens własnego życia, żeby przestali zajmować się rzeczami pozornymi, a sięgnęli do głębi istnienia. I będzie to pytanie zadawał nawet wtedy, gdy będzie miał do czynienia z pomazańcem Bożym. Szaleniec Boży zaczyna spełniać rolę sumienia władcy i sumienia chrześcijańskiej wspólnoty. Bardzo często postacią władcy, która się tutaj pojawia negatywnie, jest Iwan Groźny. To przecież Jurodziwy Michał ogłosił narodziny Iwana, bijąc w dzwony, ale bijąc na trwogę. A wręcz wzorcowe stosunki pomiędzy Jurodziwym a władcą mają miejsce w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, kiedy car postanowił dokonać pogromu miasta Pskowa. Przybył, jak pisze kronikarz, w wielkim gniewie, jak lew ryczący, by rozszarpać niewinnych. Mieszkańcy Pskowa wystawiali przed każdym domem stoły z chlebem i solą. Car jednak odtrącił powitanie. Wszyscy zadrżeli z przerażenia, a wówczas pojawił się szaleniec Boży, Jurodziwy Nikoła. Iwanuszka, Iwanuszka, skosztuj chleba i soli zamiast krwi ludzkiej. Częstuj się, Iwanuszka, częstuj. Jam prawy chrześcijanin i w post mięsa nie jem. Gorzej czynisz. Karmisz się ciałem i krwią ludzką. Niepomny nie tylko na poszty, ale i na Boga. Zdjąć dzwony z koła kolni soborowej. Zabrać wszystko z cerkwi. Nie tykaj nas, przybyszu. Idź precz. Jeśli będziesz zwlekał, nie będziesz miał na czym stąd uciec. Gdy car nie posłuchał Jurodziwego, padł jego najlepszy rumak. A wówczas przerażony car opuścił w popłochu miasto
i zostawił je nienaruszone. Niezwykłą rolę w żywotach, jaka przypadła Iwanowi Groźnemu, wywodzi się stąd, że on sam, jak teraz wiemy, podszywał się pod szaleńca Bożego. Car podpisywał swoje teksty pseudonimem Parfeniusz Jurodziwy. Być może właśnie dlatego zapoczątkował szykany i prześladowanie jurodziwych. W wyniku stale narastających prześladowań ze strony władz państwowych w swej klasycznej postaci jurodziwy znika. Znika w XVIII wieku ze sceny. Ostatnia kanonizowana jurodziwa, Ksenia Petersburska, która mówiła, że jest Andrzejem Fiodorowiczem. Zamożny petersburski pułkownik Andrzej Fiodorowicz Pietrow zmarł nagle ku rozpaczy 26-letniej żony. Zmarł bez sakramentów. I wtedy wdowie ukazała się jedna z najsłynniejszych pustelnic starożytności, święta Maria Egipska. Pytałaś, co masz czynić? Oto otrzymałaś błogosławieństwo na najtrudniejszą z dróg. Będziesz głupia dla Chrystusa. Kseniu, co z tobą? Dlaczego odziałaś mundur nieboszczyka męża? Nie nazywajcie mnie Kseniu. Nazywajcie mnie Andrzejem Fiodorowiczem. Moja Kseniuszka spoczywa w pokoju na cmentarzu. A ja grzeszny muszę zostać tutaj. Aby zbawić duszę męża, Ksenia wyrzekła się wszystkiego. Sobie zachowała tylko mundur męża. A kiedy się rozpadł, chodziła w stroju kobiecym, ale w barwach munduru męża. Nosiła czerwoną spódnicę, zieloną bluzkę albo odwrotnie. I tak jest przedstawiona na ikonografii. Była niezwykle łagodna, ale z ogromną siłą i mocą gromiła pijaków, uważając, że ten nauk jest dla człowieka wyjątkowo zgubny. Łatry, pianice, dusze swoje gubicie! Później modliła się za nich. I to tak gorliwie, że dzięki jej modlitwom wielu zostało cudownie uleczonych z nałogu choroby zwanej alkoholizmem. Zmarła w 1803 roku, ale dopiero w 1988 została kanonizowana na tysiąclecie chrztu Rusi. Była to ostatnia jak dotąd kanonizacja szaleńca Bożego, ale ogromną popularność wśród pewnych kręgów znalazło dwóch pseudoświętych, Iwan Groźny i starzec Grigorij Rasputin. Mnożą się nieuznawane przez Kościół ikony, które dokonują cudów i broczą krwią. Nie ma żadnego Wasyla, który zdemaskowałby fałszywego świętego szaleńca Bożego w jego równie fałszywych ikonach, wziął kamień i rozbił te ikony. Czy to oznacza, że w naszych czasach zupełnie już zaniknął ten rodzaj świętości? Biograf szaleńca Bożego Andrzeja zanotował słowa mieszkańców Konstantynopola w żywocie swojego świętego. To miasto bez jurodziwego nie wyżyje.